Cześć. Jeśli wiecie, z opisu mojego kanału, na moim kanale są dwa kontenty. Gry i wybrany przeze mnie kontent. Tak więc dzisiaj odcinek na temat GTA, mojej ulubionej serii gier. Dzisiaj zbiorę ranking wszystkich gier GTA, jakie powstały. Tak więc zapraszam do oglądania. Shit, here we go again. Na ostatnim miejscu GTA Advance. Wyszło w tym samym dniu i roku co GTA San Andreas. Wyszedł, jak sama nazwa wskazuje, na Game Boya Advance, jednak ta gra nie była dobra. Przypominała GTA 1, GTA 2, mimo że już wtedy nie grano w gry 2D, przez co no też jest umiejscowiona na tym ostatnim miejscu. Nie grałem w nią, ale po przejrzeniu kilku gameplayów ta gra po prostu jest słaba, nie ma żadnych możliwości. Gorzej wygląda nawet GTA 1, naprawdę. No i na tym kolejnym miejscu jest GTA London 61. To też nie była dobra gra, był to dodatek do GTA 1. Ja o tych ostatnich miejscach nie będę długo wspominał, bo to są wszystkie gry 2D. Więc tutaj też nie było żadnego rozwinięcia. Już nawet nie wspominajmy o kolejnym miejscu, czyli GTA London 69, znaczy 1969. To też było słabe, słaba grafika, ale teraz już będę dłużej mówił o tych, jak sobie będą następne. Kolejne miejsce, GTA 1. Gra z 1997 roku. To jest pierwsza osłona w ogóle z całej serii Grand Theft Auto. Ja rozumiem, to była pierwsza gra. Na te czasy to jest po prostu słaba gra, ale na tamte czasy była dobrą grą. Wydałem chyba na PlayStation 1 i PC-ta. Nie grałem w nią, no bo nie mam takiego sprzętu, by to grać, bo mój komputer takiej starej gry chyba nie udźwignął. Ale mi się wydaje, że w tamte czasy gra była dobra. Trzy miasta były, które później się pojawiły w kolejnych częściach, czyli San Andreas, Stan, Vice City, chyba było Liberty City, jeśli dobrze pamiętam. Więc na tym miejscu jest GTA 1. Kolejne miejsce, GTA 2. Też to jest trochę lepsza gra od GTA 1, lepiej zrobiona. Te tekstury widać, że są takie bardziej dopracowane niż GTA 1. Jednak też nie mogę dużo o niej powiedzieć, ponieważ po pierwsze jest trudno znaleźć dobry materiał z dobrą jakością obrazu z tym GTA 2. I tam występuje ktoś taki jak Cloud Speed. I mówi się, że to jest też bohater GTA 3, ponieważ ma na imię Cloud i jego nazwisko to zaczyna się na S. Gra powstała w 1999 roku. Ludzie zawiedli się na niej, gorzej oceniali nawet od GTA 1, ponieważ chcieli już gry 3D, a wtedy się zaczynały już, zaczynała się ta epoka gry 3D. Dlatego GTA 2 jest na tym miejscu, ponieważ po prostu, no, ta gra nie była dobrze oceniana. Kolejne miejsce, Grand Theft Auto Chinatown Wars. Wyszło, jak dobrze pamiętam, na PlayStation Portable i Nintendo DS. Gra powstała już po GTA 4, bo w 2010 roku, to już nawet ja byłem. Już trochę, kamera nie była totalnie nad postacią, była lekko pochylona, dzięki czemu przyjemnie się grało w tą grę. Miejsce akcji dzieje się też w Liberty City. Dlatego też dobra gra, kolejny plus, tylko szkoda, że ona w takiej jakości. Gdyby wyszło w takiej jakości jak GTA 4, to ta gra mogłaby być hitem według mnie. Tam też trzeba było używać pracy ręcznej, czyli trzeba było kręcić kółkiem na konsoli, by wykonać jakąś czynność, co też było fajne. Nie było tego już w innych częściach, to był też kolejny plus. No ale nie mogę tej gry dać wyżej, po prostu nie przypadam za grami 2D. Na kolejnym miejscu bazowało się GTA 3. Tak, ja wiem, że GTA 3 jest ważną grą.
rozpoczęło serię GTA w uniwersum 3D. Ona powstała w 2001 roku i wiem, że wiele rzeczy usunięto z niej przez zamachy 11 września na World Trade Center. I tam usunięto na przykład misję podobno, gdzie trzeba było wysadzić autobus szkolny z dziećmi. To rozumiem, czemu pousuwali. Jednak przyszedłem tą grę do połowy i dalej mi się nie chciało tego robić, bo po prostu była nudna trochę według mnie. Ale może też dlatego, że moją pierwszą grą było GTA San Andreas, a wiadomo, San Andreas było rozwinięte. Dlatego też miałem takie dziwne spojrzenie na tą grę. I dla mnie jest bardzo ważna w serii, ale dla mnie jest najgorsza z uniwersum 3D. W kolejnym miejscu GTA The Lost and Damned. Czym powinien powiedzieć GTA 4? Ponieważ jest to dodatek fabularny do GTA 4. Z gry, którą dobrze znacie z mojego kanału. I tak, zacząłem tą grę sobie niedawno. Oglądałem kilka gameplay, by przed grą się dowiedzieć, jak ona wygląda. Tak, przepraszam was za to, że tam się wśród jakieś GTA Series Video z .com. Ale nie mogę wybrać lepszego materiału. I tak, wiem, że to jest dodatek fabularny, trzeba mieć litość dla niego. Ale ja nie przypadam z takimi krótkimi grami. I może kiedyś to miejsce GTA The Lost and Damned się zmieni, ale na razie nie, bo nie zacząłem nawet tej gry jeszcze. Na kolejnym miejscu GTA Liberty Stories. Wyszło na PS2 i PSP i był ekskluzywem dla PSP. No do czasu, aż wyszło na PS2. To jest dobra gra, naprawdę dobra. Nie zacząłem jej, ale mi się bardzo podoba. Tylko że no, przestarzały silnik graficzny też ten był. Mogliby zrobić na trochę lepszym silniku. Gra wyglądała gorzej od GTA San Andreas, mimo że wyszła później jak San Andreas. Dlatego na tym miejscu jest ta gra. Głównym bohaterem jest Tony Cipriani, którego mogliśmy spotkać już w GTA 3. Też plus kolejny. Dodano motory do Liberty City, czego nie było w GTA 3. Też kolejny plus to był. Nie grałem w to, oglądałem gameplay, dlatego też jest to na tym miejscu. Na kolejnym miejscu GTA Vice City Stories. To jest kolejny ekskluzyw na PSP, jednocześnie już na PS2. Wiem, że przez wielu ludzi jest hejkowany za mega przestarzały silnik. Mi się podoba klimat przede wszystkim. Powracamy do Vice City, słonecznego miasta wzorowanym na Miami. Głównym bohaterem jest Victor Vance, czyli brat Las Vance'a, dobrze znanym fanom Vice City, bo to jest brat Lensa. No ale jednak przestarzały silnik, były podobno utrudnienia w tej grze. Ja sam mam zamiar ją przejść sobie kiedyś, więc może też o tej grze kiedyś zmienię zdanie, jak w nią zagram. Na kolejnym miejscu GTA The Ballad of Gay Tony. I chyba to jest 6. miejsce, jak dobrze pamiętam. I tak, oglądałem bardzo dużo gameplay z tego, niedługo tą grę też będę przechodzić, ponieważ mam GTA 4 połączone z The Lost and Damned i Palace of Newtoni. Według mnie ta gra wygląda świetnie. Robią Liberty City w takie dyskotekowe bardziej miasto, co jest plusem tej gry. No ale jednak to jest też dodatek tylko, dlatego jest na tym miejscu, ponieważ ja wolę pełne gry, jak jakieś krótkie dodatki. Ale według mnie gra wygląda świetnie. Bo w ogóle mi się podoba grafika i silnik GTA 4. Ale do tej gry jeszcze przejdziemy. I teraz wkraczamy na podium gier, które dużo grałem. Na 4. miejscu GTA Vice City. Świetny klimat, Miami z lat 80.
Gra dzieje się w 1986 roku. Głównym bohaterem jest Tommy Vercetti. A tego dzieje się 2 lata po wydarzeniach z Vice Pistols. Naprawdę świetny klimat, świetne misje. Nie przeszedłem tej gry do końca, no bo fani Vice City znają misję z helikopterem, nie wychodzi mi ta misja, co mnie denerwuje, bo jestem jednak no, trochę nerwowym graczem. Ale mimo to klimat jest niepowtarzalny. Intro według mnie najlepsze z całej serii. Dlatego też Vice City jest tak wysoko dzięki intrze i klimatowi przede wszystkim. Kolejne miejsce, trzecie już, GTA 4. Wkroczyliśmy na podium. Pewnie byliście ciekawi, gdzie znajduje się gra, w którą graliśmy na moim kanale. I na trzecim się znajduje, ponieważ grafika według mnie świetna, fabuła świetna. Jednak klimat Liberty City nie podpasowywał mi. Jak pewnie pamiętacie z moich odcinków, jeśli śledzicie mój kanał, gra klatkowała się strasznie. Czasem też misje pierwsze były nudne, jak dobrze pamiętacie. Dlatego daję na trzecie miejsce, ale jednak dzięki fabule, dzięki tej rozwiniętej fizyce bardziej niż w GTA 5, ta misja jest tutaj. Może być dla was lekkim zaskoczeniem, ale tak, GTA 5 jest na drugim miejscu, a nie na pierwszym. Klimat świetny, Los Santos, super. 3 postacie, na które możemy się zmieniać w dowolnym momencie. A, przepraszam za zamieszkę. W dowolnym momencie możemy się na nie zmieniać. Fabuła? Dobra. Fizyka? Gorsza jak GTA 4, ale dobra. Jednak, jak w tą grę się przychodzi kilka razy, po tylu latach nie wyszło nowe GTA, to ta gra zaczyna się być nudna. Więc niech Rockstar zrobi w końcu to GTA 6, ponieważ to GTA 5 zaczyna umierać po prostu. Zaczyna się być nudne. Ale jest jeszcze jedna gra, która nigdy według mnie nie będzie nudna. Tak, od tego wszystko się zaczęło. Od tej gry zaczęła się moja przygoda z GTA. To była pierwsza gra, jaką przeszedłem. Z GTA. GTA San Andreas. Świetna gra. Naprawdę, każda misja mi się podoba. No prawie każda. 3 miasta. Świetny klimat, szczególnie na PS2. No ze moją steamową wersją trochę gorzej, ale też utrzymuje poziom. W grze były elementy RPG-owe, które też sprawiały, że ta gra jest tak wysoko, jak siłownia, która już nie było w żadnej innej części GTA. Stamina. Też było super to, że mogliśmy powiększać mięśnie. Mogliśmy jego sprawność powiększać CJ-a. Fabuła jest świetna, szczególnie te pierwsze misje i ostatnie misje w Los Santos. Ale jeszcze misje były w San Fierro, Las Venturas, a jeszcze przed San Fierro były misje na polach, na jakichś górach, które mi się najmniej podobały, ale i tak były dobre po prostu. Dlatego to by było na tyle. Znacie teraz mój cały ranking, a my się widzimy w kolejnych filmach. No i cześć!